Bartosz Walat, witam na antenie Radia Park. Dziś gościmy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu. Z nami dyrektor pani Elżbieta Czeczot. Spotykamy się przy okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Chciałbym, aby na początku naszej rozmowy sprecyzowała pani, o jak wielkiej grupie docelowej mówimy na początku. Na dzień dzisiejszy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim funkcjonuje 170 rodzin zastępczych, z czego 9 rodzin jest rodzin zawodowych, czyli 5 rodzinnych domów dziecka, 4 rodziny zawodowe, w tym jedno pogotowie rodzinne. Lada moment, czy już niebawem jesteśmy przygotowani do podpisania umowy z kolejną rodziną, która będzie pełniła funkcję pogotowia rodzinnego, bo jednak na tak duży powiat jedno pogotowie rodzinne jest troszkę mało, więc jest rodzina przygotowana, przeszkolona, sprawdzona i teraz trwają już tylko tak naprawdę już te formalne kwestie, które są związane z podpisaniem umowy. Mamy również 42 rodziny niezawodowe, czyli niespokrewnione, ale one również zajmują się dziećmi, delikatnie mówiąc, obcymi, także w tym kierunku też będziemy tutaj pracować, że jeżeli takie wnioski złożą, będą chcieli, to zawsze mogą być rodziną zawodową. Ale osoby te pracują, pełnią wszystkie funkcje i role jak w rodzinie, więc nie wszystkie mają potrzeby bycia rodziną zawodową. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pełni taką bezpośrednią rolę nadzorczą nad rodzinami zastępczymi. Proszę doprecyzować, jaka to jest rola, czy tylko finansowa, czy również wychowawcza. Oczywiście wszystko w kontekście nowej ustawy, bo ja przypomnę słuchaczom Radia Park, że nowa ustawa dotycząca pieczy zastępczej obowiązuje od 3 lat. Na pewno rolą PCPR-u jest pomaganie, wspieranie, udostępnianie, pomoc w tych kontaktach. No jednakże realia nasze polskie są takie, jakie są. Prawda jest też taka, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest nową ustawą, która no, tak naprawdę dała wiele takich podstaw prawnych i możliwości rodzinom zastępczym, tworzeniu rodzinnych domów dziecka. Jest to taki moment w tej chwili, kiedy ta piecza zastępcza ma szansę takiego prawdziwego rozwoju. Nie chcę powiedzieć, że przed tą ustawą to też nic się nie działo, bo wszystkie te zagadnienia były zawarte w ustawie o pomocy społecznej. No niemniej jednak przez ileś tam lat była mowa o tym, że będzie taka specjalna ustawa typowa dla rodzicielstwa zastępczego i ona tak naprawdę nam dopomaga w tym, że i na terenie PCPR-u zrobiło się zwiększenie zatrudnienia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, dla psychologów, także wraz jakby z wdrażaniem w życie tej nowej ustawy formy pomocy rosną, zwiększają się i mam nadzieję, że z roku na rok ten wachlarz naszej możliwości też będzie coraz większy. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że on nie jest jeszcze na dzień dzisiejszy taki, jaki byśmy sobie życzyli wszyscy i zarówno państwa ze strony tutaj rodzin zastępczych, jak i z naszej, no ale też są pewne nasze ograniczenia, które no, mam nadzieję będziemy w dalszym ciągu rozwijać i zwiększyć. Na pewno też takim momentem trudnym dla nas jest i o czym państwo z rodzin zastępczych mówią, to jest kwestia dostępności do lekarzy specjalistów i to jest też moment, którego no, my jakby nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, ale też mamy nadzieję, że jakoś z czasem to uda się na tyle rozwiązać ten problem, że ta dostępność dla tych dzieci będzie większa, szybsza, bo rzeczywiście rodziny zastępcze dostają często, te dzieci są zaniedbane tak zdrowotnie, że okres oczekiwania na specjalistę jest zbyt długi, bo już zbyt długo w domu czekały na to. Dziś Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Na antenie Radia Park sporo czasu znajdujemy dziś na ten temat, bo chcemy rodzicielstwo zastępcze promować, a ja chciałbym spytać dyrektor Elżbietę Czeczot, czego powinno się w takim dniu życzyć, albo jakie są wasze marzenia, oczekiwania, co jeszcze powinno się zmienić w ustawie, w podejściu różnych organizacji, aby rodzicom zastępczym było się bardziej komfortowo. Na pewno właśnie o czym tutaj państwo mówili, to jest
jest ten dostęp do specjalistów, zarówno z tej sfery zdrowia fizycznego, psychicznego i tutaj dostęp do terapeutów, do psychoterapeutów. Tak jak już wielokrotnie było wspomniane, no dzieci trafiają bardzo często tak naprawdę zranione psychicznie i potrzebują intensywnej, długotrwałej terapii, psychoterapii i tu na pewno tego systemu tutaj jeszcze nam brakuje. Wiele fajnych rzeczy ta ustawa dla rodzin zastępczych przyniosła i to jest bardzo fajne i to mnie cieszy. Natomiast jakby troszkę zapomniano o samorządzie, czyli o kimś, kto tą ustawę musi wykonywać i realizować. No niestety na wejściu środków finansowych dla powiatów, no dla gmin, bo też ta część tej ustawy dotyczy gmin, no nie przeznaczono. To coś tam w tych programach ministerialnych, owszem, ale to jest tak niewielki procent potrzeb i na dodatek trzeba najpierw własne środki zainwestować, czy żeby potem ewentualnie pod koniec roku połowę z tego otrzymać z powrotem. Więc o ile oczekiwania rodzin były takie, że wszystkie zapisy tej ustawy będą realizowane jakby od razu, to po stronie powiatów był problem, bo nie przeznaczono czy nie przewidziano środków na realizację tej ustawy. Ale tak jak mówię, z biegiem lat, z biegiem już trzeci rok funkcjonuje ustawa, która już parę razy była znowelizowana, bo już też te pierwsze i różne mankamenty gdzieś zostały przyuważone. Gminy też już w większym stopniu partycypują w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej, bo w pierwszym roku pobytu dziecka było to 10%, w drugim 30%, teraz mamy trzeci rok i jest już 50%, więc te środki, które jakby wpływają do powiatu z gmin, przeznaczone są na dalszy rozwój pieczy zastępczej i im tym więcej dzieci będzie, kiedy już ten 50-procentowy stopień partycypacji gmin będzie, tym powiaty będą miały więcej pieniędzy, aby rozwijać system. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziś z naszym mikrofonem wybraliśmy się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.